Senator Wojciech Skurkiewicz, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, swoje pytania o Polską Grupę Zbrojeniową skierował do premier Ewy Kopacz i ministra skarbu. Pytał m.in. o to, dlaczego Polska Grupa Zbrojeniowa, której centrala teoretycznie mieści się w Radomiu, w rzeczywistości pracuje w Warszawie. Pytał także o wysokości zarobków pracowników i członków władz spółki i o podatki. Głównie w kontekście tego, czy te podatki odprowadzane są w Radomiu. Nadal będę tego pilnował, bo to jest bardzo ważna rzecz dla naszego miasta, ale również i pewnie w perspektywie kilku lat i dla finansów naszego miasta, bo ja mam oczekiwania bardzo duże i liczę, że Polska Grupa Zbrojeniowa w sposób znaczący będzie zasilała poprzez podatki miasto Radom. Odpowiedzi na pytania udzielił senatorowi Skurkiewiczowi sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Zdzisław Gawlik. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że Polska Grupa Zbrojeniowa na koniec ubiegłego roku zatrudniała 36 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto dla kadry kierowniczej wynosi blisko 11 tysięcy złotych. Pozostali pracownicy zarabiają po ponad 5 tysięcy złotych brutto. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto członków zarządu to kwota ponad 25,5 tysiąca złotych. Za rok 2014 spółka odprowadziła do budżetu Radomia ponad 6,5 miliona złotych tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych. Rok czasu działalności nie wskazują na to, iżby chociażby wpływy z podatku PIT i CIT były znaczące dla naszego miasta. Z odpowiedzi, którą przedstawił minister skarbu, wynika, że zaledwie 240 tysięcy złotych wpłacono do radomskich urzędów skarbowych, a przyjmując, że tylko zaledwie 40% podatku PIT i 10% podatku CIT trafia do kasy miasta Radomia, także widać, że to są naprawdę niewielkie pieniądze. Jak informuje Zdzisław Gawlik, Polska Grupa Zbrojeniowa finalizuje przeniesienie siedziby spółki z budynku fabryki broni do większego powierzchniowo budynku, co ma przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia w radomskiej siedzibie PGZ. Biuro w Warszawie ma swoje uzasadnienie ze względu na konieczność prowadzenia rozmów z instytucjami rządowymi. Obecnie w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzi ponad 30 firm z sektora zbrojeniowego.